Ja się macie, witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na kolejną grę planszową. Jest to gra Slay the Spire. Gra karciana, która została przeniesiona na karcianka z komputera. O, może tak. Karcianka z komputera. Bardzo dobra zresztą, bo dużo pograłem sobie w wersję cyfrową. No a ostatnio udało mi się nabyć egzemplarz fizyczny i też mi się spodobała ta gra, jeżeli chodzi o jakieś takie, jakąś taką fabułę, co wchodzi w tej grze. Jeżeli nie wiedzieliście, to po prostu wchodzimy do wieży i zagrywamy nasze, walczymy z potworami, tam jakieś mamy oczywiście bossów na koniec każdego aktu, są trzy akty. Walka wygląda tak, że zagrywamy nasze karty, w których mamy ataki, obrony, czasami jakieś tam jeszcze specjalne efekty. Dostajemy za to nagrody, sporo nowych kart do naszego deku, więc to jest taki zwykły deck building. Do tego mamy jakieś artefakty, mikstury i tak dalej. Grając solo, zaczynam z trzema monetami. Wybrałem sobie dzisiaj postać, której zdolność mówi, że na początku każdej walki dobieram dwie dodatkowe karty, bo walka wygląda tak, że wchodzimy do jakiegoś pokoju z walką i musimy dobrać pięć kart. Mamy trzy energii, zawsze zero tarczy i to jest nasze życie, jakby ono się nie regeneruje po walce, więc jak coś stracimy, no to już nie odzyskamy go, chyba że wejdziemy do jakichś obozów leczniczych, albo też na koniec aktu się leczymy do pełna. I tak, trzy energii, koszt zagrania karty jest w lewym górnym rogu też. Więc na początek mamy karty, które praktycznie kosztują wszystkie po jednym energii, więc trzy karty można zagrać. Mam jeszcze zdolność, będę mógł pozyskiwać takie żetony kunai, nie wiem, shifts, nie wiem, jak to się tłumaczy, nożyków takich oraz żetony trucizn ewentualnie, no, one też będą zadawać jakieś obrażenia. Co? No, zaczniemy grać, bo tutaj coś się też wszystko dzieje w grze. Pierwsza walka jest dosyć toporna, ale każdy następny robi być coraz lepiej, coraz lepiej. No chyba że coś zacznie źle swoją talię budować, to znaczy, że przegram i odpadnę. Trzy monety mam i dostajemy takie błogosławieństwo. W tym błogosławieństwie mamy tak. Dostaję na pewno trzy monety też i mogę dostać kartę. Trzy monety to jest prosta sprawa. Nie pamiętam, czy trzy, czy dwie dostaję na start. Zaraz sobie to sprawdzę. Może oszukamy jedną monetę. I tu mam zestaw swoich kart. To są takie lepsze, które rzadziej mi się uda będzie udawało zdobywać, bo teoretycznie lepsze. No i biorę trzy karty ze swojego stosu i mam tutaj tak, blur, daję dwie tarcze, plus jeszcze jedną tarczę, jeżeli odrzuciłem jakąś kartę w swojej turze. Dagger throw, dwa ataku, dobierz kartę, użyć kartę, ciekawe. Sneaky strike, trzy ataku. Kosztuje dwa, co prawda. Jeżeli podczas tej tury zrzuciłem kartę, dostaję dwa energii z powrotem, czyli tak naprawdę darmowa. No i co najlepsze jest w tej grze? Te karty można będzie w pewnych momentach ulepszać, więc warto już sobie zajrzeć, co ta karta ma ulepszona. Ulepszenie wygląda w ten sposób, że po prostu wyciągamy z koszulki, przekręcamy na drugą stronę, więc zwykła karta. A to daje plus jeden do ataku. Powiem wam szczerze, że nie jestem zadowolony. Może pójdę w tarczę dzisiaj? To jest skill. Dwie tarcze. Trzy tarcze później nawet. Dobra, pójdę w tarczę dzisiaj. I te karty odkładam z pod talii. One po pierwszym akcie później będą przetasowane.
I to zrobiłem, więc teraz muszę wybrać jedną z tych trzech opcji. Albo mogę ulepszyć kartę, czyli właśnie tak jak widzieliście, sobie przewrócić na drugą stronę i mieć lepszy efekt trochę. Albo mogę dodać losową, rzadką kartę do swojej talii. Albo mogę dostać 10 pieniążków i klątwę. Klątwy są kiepskie. Za 10 kasy to nie chcę brać. Myślę, że ulepszenie karty będzie najlepsze. Teraz pytanie, czy blur... Co mi daje mój Survivor pierwszy? Bo jak poszedłem w tę tarczę, on mi daje 3 tarcze, odrzuć kartę. A ten mi daje 3 tarcze. I jeżeli rzuciłem kartę, to jeszcze czwartą. Strajki moje. Mam oprócz tego, mam dwie takie karty specjalne do swojej postaci, a tak to są same strajki, ataki i zwykłe obrony. Strajki dają mi plus 1 do ataku, a obrony są też tylko plus 1 do ataku. I moja druga specjalna karta oprócz Survivor to jest Neutralize. 1 ataku i osłabienie, 2 ataku i osłabienie. I ona jest darmowa. No tarczy już trochę mam, może jakiś atak bym wziął. Darmowe dwa ataku, no dobra, darmowe dwa ataku to zawsze coś, ta karta zawsze będzie ze mną, więc robię swoje pierwsze ulepszenie, ok. Tą kartę sobie gdzieś tam odrzucam, ona już nie będzie potrzebna. No i tak naprawdę zaczynamy grę teraz. Tu jest moja postać, swoich przeciwników będę ustawiał sobie w tej linii. Zaczynam tutaj, później pomyślimy jak przejść tą mapę, chociaż patrzyłem, że będę chciał chyba lewą stroną iść. Tu są takie ścieżki, po których podążamy. Będę chciał przez dwóch elitarnych wrogów przejść. No ale zaczynam od walki i pierwsza walka... jest kilka takich kart pierwszej walki. Wylosowałem sobie jedną i będzie to mały szlam. I tutaj mam tak. On ma jeden ataku, on zawsze atakuje za jeden. 3 punkty życia ma, sobie tak oznaczamy. I jeszcze będę musiał przyzwać Acid Slime. Gdzie te szlamy są tutaj? Acid Slime. Więc on przyzywa do walki jeszcze takiego gościa. Więc mało mają życia, nie są zbyt potężni, ale jest ich już dwóch. Nagrodę dostanę miksturkę i kartę, to jest tutaj pokazane. No i na początku każdej tury, w sensie każdej tury walki, rzucam kostką. W zależności od tego, co wypadnie, to też tak mi... Na razie mam tylko jeden artefakt, to na 4-5 coś daje, lub na 6. A w późniejszym etapie gry będę miał większą ilość tych przedmiotów, więc niektóre coś na piątki mogą dawać, niektóre na dwójki i tak dalej, więc tutaj zobaczycie, jak to się rozwinie fajnie. No i tak samo wrogowie, albo mają jakąś stałą rzecz, albo jakąś taka, która się odpala w każdej następnej rundzie, jest jakby cała kolejka wyznaczona, albo w zależności od kości. No i ten akurat jest jeden od kości, rzuciłem dwójkę, więc on będzie mnie w tej turze atakował za dwa, ten za jeden, więc mam dwóch wrogów, którzy mnie zaatakują za trzy. W tej rundzie wszystko wiem, co się wydarzy tak naprawdę w tej rundzie. Muszę po prostu jakoś się do tego przygotować, więc no, ta karta, którą dobrałem tarczy, byłaby bardzo fajna, jakbym ją teraz wziął. I tak, zabieram 5 kart. 3, 4, 5. Ze swojej zdolności jeszcze dwie ekstra. I lecimy tak. Temu muszę dać 3 rany. O, jest blur. Więc myślę, że robi co trzeba. Albo muszę zadać im 3 rany. To mam 2 i 3. Dobra. To wystarczy, że tak. Za jedną energię zagram blur. On mi daje dwie tarcze. Hop. Następnie zagram mój Neutralize. On zadaje dwie rany. Raz. Dwa
i taki żeton osłabienia po prostu wrzuca. A to nie będzie miał znaczenia, bo za jeden energii zagram strike i to jest wykańczacz. Ale żeby zakończyć bitwę, muszę wszystkich wrogów pokonać. Został mi jeszcze jeden strike na ręku, więc za ostatnią energię zaatakuję tego wroga. I to jest koniec mojej rundy. Teraz wrogowie. Atakuje mnie za dwa, mam dwie tarcze. Nic się nie dzieje, resetujemy. Tarcze spadają mi zera, energia wraca na 3. Wybieram 5 kart i co? Rzucam kością jeszcze. 4 rzuciłem. Za 4 z mojego artefaktu mogę dostać tarczę. Za 4 oni mi tylko wrzucą osłabienie. Więc mam 3 strajki. To są 3 energii, 3 rany. Raz, dwa, trzy. Wszystkie, nie powiedziałem tego, wszystkie karty, których nie zagrałem, spadają mi na koniec rundy, na koniec tury zawsze. Jego tura rzuca osłabienie. I tyle. Tarcza na 0, 3 energii. Wybieram jedną kartę i stąd jeszcze muszę wziąć 4. No wystarczy, że wezmę tylko, dobiorę jednego strajka, więc no to jest mała szansa, żebym nie dobrał. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest strajk, dobra. Więc nie będę nawet tego już to nic robił. Jeden energii, jeden strajk i został szlam pokonany. Tego sobie mogę odłożyć. Ja to chyba powinienem w sumie... Nie, one są wszystkie takie same. Nie, są różne. Powinienem je sobie wytasować, teraz tak popatrzyłem. Tak. Z tych czterech powinienem potasować i jeden wybrać losowo. No. Myślałem, że one są wszystkie takie same, a widzę, że mają różne tam zdolności. W nagrodę dostaję miksturkę. Miksturką jest Swift Potion. Jest to jednorazowego użytku przedmiot i mogę go odrzucić, żeby dobrać 3 karty. Bardzo fajnie. No i nagroda w postaci kart. Poison Stab. Jeden ataku, jedna trucizna kładę na wroga i wyczerpanie. Terror. Wrażliwość i wyczerpanie. Wyczerpanie działa tak, że ta karta jest po prostu raz na rundę. Raz na całą walkę. Zagramy taką kartę i odkładamy ją sobie gdzieś na bok. Trafi później do następnej walki do naszej talii, ale tylko jednorazowy efekt. Trucizny na koniec rundy zadają obrażenia. Wrażliwość, gdy atakujemy wroga lub wrak nas, to zadajemy podwójne obrażenia, więc wrażliwość jest bardzo fajna. Deadly Poison. No tutaj mnie tak kieruje, żeby w truciznę pójść dzisiaj. Co Deadly Poison robi ulepszone? Jest za darmo pewnie, no i bardzo dobrze. Dobra, pójdę w truciznę. Chociaż terror jest ciekawy. Ale pójdę dzisiaj w truciznę sobie. Stoję na spód. Ok, żadnych ran nie przyjąłem, to jest bardzo dobrze. Na zmiarę szybko poszła ta walka, masakra. Jestem trochę podziemiony, nie mogę się wysłowić. I tak jak mówiłem, na razie idę tą lewą stroną. Znak zapytania, więc to jest jakaś tam przygoda. Living Wall. I tu mogę wybrać którąś rzecz. Albo mogę usunąć kartę, albo mogę transform a card, czyli przetworzyć powiedzmy kartę, albo mogę ulepszyć kartę. Ulepszyć albo usunąć. Myślę, że Deadly Poison ulepszę najpierw, zanim będę usuwał karty. Żeby było darmowe już. Więc taki bonus z tego znaku zapytania. No i następna rzecz. Wróg. Teraz pełnoprawny wróg z pierwszego aktu. Jest to Red Louis Luz. Muszę przywołać jednego zielonego i jednego czerwonego. Czy one są takie same, tylko spojrzenie są różne. Więc 1, 3, 4, 6. Ok, 4, 6. Więc to jest zielony. To jest czerwony, jest tylko jeden akurat.
Sprawdzę na szybko, czy gdzieś tu nie umkły mi. Są same sentry i gominy, dobra, nie. Dobra, i tak. Trzy życia mają, trzy życia, cztery życia. Z kosteczki będzie czwórka, więc dostanę tarczę, spoko. Ten będzie rzucał osłabienie. Ten będzie atakował za 1 i ten będzie atakował za 2, czyli on 3 ataku. I one mają zdolność, wszystkie, że na pierwszym razem, jak dostaną obrażenie, dostają też dwie tarcze. Ja dobieram 5 kart, oczywiście, plus 2 jeszcze więcej zdolności mojej w postaci. Postacie są 4 w grze ogólnie, jeszcze też o tym nie powiedziałem. Czy coś ciekawego mi się rzuca? 4 zwykłe obrony, 2 strajki i osłabienie. Dobra, rzucimy tak. Bo będę w stanie zabić tego, co mnie atakuje za 2. Bo tak, za 2 energii. No to w ogóle powinno już spaść mi też. Za 2 energii to są 2 strajki, to są 2 obrażenia, raz, 2. I neutralize zadaje też 2 obrażenia, raz, 2, więc tego się pozbyłem. Więc wystarczy mi z ostatnią energię, tylko jedną tarczę sobie wziąć. Nawet nie muszę, bo mam już jedną tarczę, ale nie mam strajka, żeby zagrać. Ok. Ten mnie osłabia, czyli po prostu następny mój atak będzie zadawał jedno obrażenie mniej. Ten mnie atakuje za jedną tarczę, więc spoko. Ok, resetujemy. 5 kart. Raz, 2, 3, 4, 5. Szóstka wypadła. Mogę wybrać dowolny artefakt. No, wybiorę jedyny, który mam tak naprawdę. Ten się wzmocni, ten atakuje za 2. No dobra, to zagramy truciznę sobie za darmo na tego gościa i tu mam 3 strajki, więc to są 3 energii, 3 obrażenia, więc tego pokonałem. To spada, a przepraszam, nie, pierwsze obrażenie zadaje mi minus 1. Więc zadaję tylko 2 obrażenia, więc może zrobię troszkę inaczej w takim wypadku. Poczekajcie. Bo jeden strajk to jest nic, nie, po prostu nie zadaje ran. Następnie za jeden zagram sobie Survival, żeby dostać 2 karty i odrzucić kartę i za ostatni zagram strike. I to będzie pierwsza rana tak naprawdę. I może nawet tamtą ranę tu, a nie tu. O tak, to zrobię. Ok. Ten atakuje za 2. Raz, 2. W tarczę wchodzi, a ten się wzmacnia. I żetony wzmocnienia będą dawały im plus 1 do ataku. I w przeciwieństwie do tych słabości, one nie są odrzucane po ataku, tylko zostają aż do końca walki, więc im więcej takich żetonów będą mieli, to tym szybciej, to tym więcej obrażeń będą zadawali. One się kumulują. Oczywiście z trucizny tu jedna rana jeszcze powinna wejść. Tym się akurat nie przejmuję, bo w następnej rundzie znowu z trucizny zostanie obrażenie. Z tego co pamiętam, trucizna wchodzi na koniec tury. A, tu jest. Na koniec tury traci się jedno życie. Dobra. Raz, 2, 3. Ok, mam jednego strajka, którego zagram na pewno. No i co? I mam za 2 energii zagram sobie. Aha, nie rzuciłem kością. Czwórka wypadła, czyli jedną tarczę mam. I za 2 energii zagram jeszcze jedną tarczę i jeszcze 2 tarcze, więc w sumie 4 tarcze mam aż. I koniec mojej tury. Ten z trucizny zostaje obrażenie i ginie. A ten mnie atakuje, a ten mnie rzuca znowu słabością. Tyle. Koniec tury. Biorę karty.
Dwa strajki, trzy strajki są, bardzo dobrze. O, i neutralize, okej, to też chyba wygrałem w takim razie. Bo jedno obrażenie mniej, bo jest słabość. Ale teraz dwa obrażenia i to w sumie starszy. Bardzo dobrze. Więc ci goście spadają, a z tego dostaję pieniążek jako nagrodę i karty. Finisher, deal one damage for each other attacks you play this turn, including shifts. No, to by było bardzo dobre, ale poszedłem w co innego. Okej, okay, tu widzę shifts są. No, ale poszedłem w co innego. Pójdę, wezmę to. Bouncing Flask. Dwie trucizny i każda trucizna może być położona na innym celu. Bardzo rzadko idę w truciznę, więc ciekawe jak mi to wyjdzie w grze karcianej. Mówię, bardzo rzadko w cyfrowej wersji grałem na truciznę. Dobra, to spada. Pierwszy wróg. No idziemy tak. Pójdę tędy do sklepu. I teraz w sklepie jest kilka opcji tutaj do zrobienia. Mamy przede wszystkim trzy artefakty, przy czym pierwszy jest w tańszy o jeden. The Boot. Na 4, 5, 6 zadaje jedno obrażenie. Ok, jest za czwórkę. Red Mask. Na 5, 6 daje osłabienie, ale jest za 7. No to chyba nie za bardzo. Dolly's Mirror. Na 1 mogę odpalić zdolność artefaktu. I jego właściciel dostaje efekt, czyli po prostu odpala drugi na 1 artefakt. Dobra, mikstury. Energy Potion daje mi 2 energii. Do kupowania kart. Sneko Oil. Mogę dobrać 5 kart, ale muszę wziąć takie 2 karty zmieszania, powiedzmy tak nazwijmy. Entropic Brew. Mogę go odrzucić, żeby dobrać 2 mikstury, ciekawe. I teraz jeszcze oprócz tego odsłaniam 3 swoje karty. Trafiła mi się jedna niebieska, czyli będzie kosztowała 3. I te szare są za 2. Ta niebieska to jest tarcza, osłabienie dla każdego w rzędzie, exhaust, jedna tarcza. Dodatkowo jak mam tego Storm Shifts, ale w to nie poszedłem, więc nie chcę. I rzut sztyletem, 2 ataku, aha, to już widzieliśmy wcześniej chyba nawet. Dobierz kartę, odrzuć kartę. Na 2 może by, nie wiem. No, to mnie interesuje, powiem szczerze. To kosztuje 4, a mam 7 kasy. Więc za 4 bym sobie wziął to i za 3 jednorazowo mogę usunąć sobie kartę też. I tak też zrobię, czyli razem będzie 7. Usunę sobie kartę tarczy, taką zwykłą podstawową ze swojej talii, wywalę z gry sobie ją i wezmę ten artefakt, dołączę do moich artefaktów. Te wszystkie karty sobie składam na spód. Tak samo jak te miksturki. A dzisiaj na razie tam rzucę. I artefakty, dobra. Więc spoko. To był sklep. Idziemy na elitarnego wroga, którym będzie Gremlin Knob. Okay. On jest dosyć wymagającym przeciwnikiem. Ma 14 życia, jak gram solo. Zobaczmy, co tu się dzieje. 2. Czyli nie odpalę żadnego z artefaktów. On tak, w pierwszej turze da sobie Enrage na do końca walki i później jedyne co będzie robił, to będzie atakował za 3 w każdej turze. Jednakże ma zdolność Enrage po pierwszej turze dopiero. Jak zagrywam kartę skillu, to dostaję obrażenia. Więc na przykład jak zagram kartę tarczy, która mi daje jedną tarczę, a tarcze są skillem, umiejętnością, no to od razu dostaję obrażenie, czyli ta tarcza mi przepada, więc
ciężko się przed nim bronić. Trzeba go najlepiej szybko pokonać się jakimś mocnym atakiem, których nie ma w swojej talii. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No ale w pierwszej rundzie mi nic w ogóle on nie robi, to jest spoko. Więc gramy tak, na pewno to na dwie rany. Jeszcze mu słabość rzucimy. Na pewno raz, dwa, o, trzy strajki jak najbardziej za trzy energii. To są trzy rany. Czyli dwa, trzy. No jeszcze za darmo mu truciznę wrzucę. Dobra, koniec mojej tury. Dostaję tą truciznę. Dostaję obrażenie z tej trucizny. I on się aktywuje. Dostaję swój enrage. I tyle. I ta kosteczka po prostu schodzi i ona już tu zostaje. Dobra. 3, 4, 5. Blur mi wszedł i dwa strajki. Bo tych zwykłych obron nawet nie ma co zagrywać. 5. Bardzo. Za 5 mu mogę zadać ranę. To jest super. Za 5 mogę sobie dać tarczę. To nie jest jako zagranie skilla. I mam 3 energii jeszcze. 2 energii pójdą na dwa zwykłe strajki. Czyli raz, dwa. I no zagram ten blur za ostatni, bo on mi daje dwie tarcze. A z tego, no to jest skill też, dostaje jedno obrażenie, więc tak naprawdę jedna tarcza. No dobra, ja mnie atakuje za 3, ale ma osłabienie, więc za 2 tylko. Ja mam akurat dwie tarcze, spoko. A, on jeszcze jedną ranę dostaje na koniec za poison. Tyle, kolejna runda. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy, co tu wejdzie. Czwórka. Za czwórkę mam i tarczę, i jedną ranę mu zadaję. Mam czwórkę, dobra. Obrona nie, to może obrona nie. To jest skill. Dobra, na pewno za jeden zagram ten Survivor. Dostaję dwie tarcze i odrzucą kartę, ale to jest skill, więc zostaje ranę. I teraz zostawiam mu trzy życia. Dobra. To gramy to. Za dwa. Proszę, odrzucę. Za dwa mogę dołożyć dwie trucizny. Raz. Dwa. I teraz. Ja, koniec mojej tury. Dostaję trzy rany. Raz, dwa, trzy. Zginął. Więc go trucizną dojechałem. I co mi daje? Dwie monety mi daje. Dobrze, pieniążki się przydadzą. Daje mi kartę tego. Skarbu. Necronomicon na jedynkę. Następny atak, który zagram w tej turze, jest zagrany podwójnie. Bardzo fajnie. I daje mi oczywiście kartę też. Mamy tak, Calculated Gamble. Mogę odrzucić swoją rękę, żeby dobrać to samo kart. Bane widzę, że będzie fajne. Dwa ataku plus dwa obrażenia, jeżeli przeciwnik ma truciznę. Predator też jest w sumie spoko. Trzy ataku i ktokolwiek może dobrać dwie. No w sumie ten Predator mi się podoba, powiem szczerze. Co on daje ulepszony? Cztery ataku. Za dwa kosztu jest coś, to prawda. A Bane? Bane ulepszony da 3 ataku, tak samo. Ale wezmę Bane. Ma coś tam z truciną związanego, to wezmę sobie Bane. Dobra, Tejdą do spód oczywiście. Elita spadła. No i lecimy dalej na znak zapytania. Żadnego obrażenia nie dostałem. Bardzo dobrze mi idzie. The Cleric. Mamy tak. Mogę się wyleczyć. No, za monetę 3 punkty życia, no ale nie chcę. Za 2 monety mogę ulepszyć kartę. Za 3 mogę usunąć kartę, ale nie mam 3 monet, albo mogę nic nie robić. No będę chciał zapłacić 2, żeby ulepszyć kartę. Zdecydowanie. Zdecydowanie płacę 2.
i ulepszę sobie, myślę, że to z tym idzie, to jest albo nie, o tym myślałem, bo to chyba da więcej trucizny, co 3 da. To sobie ulepszy, dobra. Dobra, idziemy, teraz jest skrzynka ze skarbem, więc po prostu zostaje relikt jakiś. Na 2 mogę dostać wzmocnienie, ale muszę je odrzucić na koniec tury. Dobra, czyli tu mam 1, 2. To jest 4, 5, 6. Okej. Dobra, no i idę na tą elitę. Mogłem iść na tą elitę wroga, znak zapytania wroga, ale to jest dużo walk. A tu przez ognisko chyba będę się chciał jeszcze... będę chciał ulepszyć kartę, więc tutaj zawalczymy się zwykłym potworkiem. Będzie to taki 10... potworek z 10 punktami życia. Joe, Worm, jakiś robak. Co on będzie tutaj robił? 5. Będzie sobie na 2 tarcze i wzmocnienia, czyli nic nie będzie robił, a ja za 5 tak. Oczywiście dostaję 1 tego, oczywiście dodaję mu obrażenie. No i tyle w sumie. Dobra. Raz, 2, 3, 4, 5. I jeszcze 2, przepraszam. Jeszcze 2. Jest blue, dobra. No, oczywiście lecimy z Deadly Poison za darmo. Neutralize, to są 2 rany i osłabienie. No, nie będzie atakował w ogóle, więc za 3 energii zagram 3 strajki po prostu. To są 3 rany. Cyk. I koniec mojej tury. Od Poison dostaje 1 ranę i teraz on sobie rzuca 2 tarcze i wzmocnienie. Teraz wzmocnienie z tym się na przyszłej rundzie z tym osłabieniem się zniwelują, więc to jest żaden problem. Dobra, nowa runda. No, nie widzę ataków, kiepsko. 4. Za 4 mam 1 tarczę i za 4 zadaję mu 1 obrażenie, przy czym ma 1 tarczę, więc to mu spada. No dobra, za 1 energii zagram sobie strajka, więc spadnie mu 2 tarcza. Co on będzie robił w ogóle? On mi będzie atakował za 4. Tak teraz dopiero zobaczyłem. Aha, to on tak zginie. Za 1 energii zagram Bane. To są 2 rany. Raz, 2. I jeżeli ma truciznę, a ma to jeszcze 2 rany, więc zginął. Bez problemu, dobra. I z nagrody dostaję pieniążek. I dostaję kartę. Ups, trochę za dużo wziąłem. Accuracy. Moje shifty zadają plus 1 do obrażenia, to jest mega dobra karta, no ale nie w tym buildzie, który teraz robię. Setup, to jest 1 energii jednorazowo i dash. 2 ataku, 2 tarcze. Mogę się zamienić miejscami z innym graczem, co nie ma znaczenia grając solo. Myślę, że wezmę ten setup. No, 1 energii zawsze się przyda. Dobra. Tyle z tego gościa. Idziemy na ognisko. W ognisku będę chciał ulepszyć tą drugą kartę z truciznami. Gdzie ona była? Tą za 2? Nie, tą za 2 już mam ulepszoną. Tą za 1 teraz. O. Bane. 3 atakuj. 2 obrażenia potencjalne. Bardzo dobrze. No i idziemy na drugiego elitarnego przeciwnika, którym będzie Lagavulin. Czy jakoś tak. Ma 22 punkty życia, więc trochę więcej niż ten poprzedni elitarny wróg.
I teraz na początku będzie spał, czyli zupełnie nic nie będzie robił w tej turze. Mogę go lać i lecę. Piątkę. Za piątkę dostaję tarczę. Za piątkę zadaję mu ranę od razu. Okej, to tyle. Później będzie atakował mnie na 4, a później osłabi mnie dwukrotnie i siebie wzmocni jednokrotnie. I od nowa na 4, dwa razy osłabi i siebie wzmocni. Ten elitarny wróg tak działa. No, mam nadzieję, że do tego momentu już go zdążę wykończyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, Weiss. Dwie rany. Raz, dwa. Czyli ma 20 w tym momencie. I osłabienie oczywiście. Deadly Poison, rzucimy mu truciznę, niech już go tam szczypie. O, spoko, za dwa mu wrzucę Bouncing Flask, 3 trucizny mu daję. I za jeden ostatni energii zwykłego strajka mu walnę. Zostanie mu 19 życia. Tyle. Więc on dostaje 4 rany, na dzień dobry. I sobie schodzi tutaj. I ja znowu jadę. Piątka, czyli znowu tarcza. I znowu rankę mu wrzucę. Dobra, on mnie teraz atakuje za sporo. Więc ja za dwa zagram. Dwa strajki, to są 2 rany. I zagram sobie... A! Nie. Za 3 mnie zaatakuje. To mi starczy. Dobra. Za 1 zagram sobie Survivor. On mi da 2 tarcze, ale muszę odrzucić kartę. Tyle. I teraz on. On atakuje za 4, ale jest osłabiony, więc... Tylko za 3, na tą 3 tarcze, najpierw 4 obrażenia dostaję. 2 i 2. I z 4 mnie zaatakował, spada. To jest 2, 3, 4. O nie, muszę przetasować talię. No to będzie ważne, co dobiorę tą ostatnią kartę. Tamto są chyba same zwykłe obrony. O, dobra. Bane jest. Zapomniałem, że to jest jeszcze Bane. Za 1 zagram oczywiście Bane. To są 3 rany. I ma truciznę. To są 2 jeszcze, czyli razem 5. No i na koniec tury dostanie 3 z trucizny. Kolejne 4, więc... Po elitarnym wrogu. Muszę powiedzieć, że idzie mi na wyraz łatwo. Z czego jestem zadowolony? 2 monety. Kolejny artefakt. Nie, mikstura, przepraszam, artefakt. Stara moneta. Mogę dostać 10 pieniędzy i odrzucam ten artefakt. If this appears at the merchant's or the courier, discard it and draw again. Nie, czyli po prostu dostaję 10 monet z miejsca. Czy to mnie cieszy? Nie wiem, powiem szczerze. Ale dobra, wezmę 3 karty. Skewer. Jeden. Ma to x kosztów, więc zadaje 1 obrażenie i x plus 1 razy jeszcze dodatkowo. Więc tyle, ile wydam energii, tyle mu zadam obrażeń, ale nie chcę. Backstab za darmo 2 obrażenia plus 2, jeżeli wróg jest na pełnym życiu. To jest w sumie dobre. Ten backstab, muszę powiedzieć. Masterful stab. Kosztuje 2, jeżeli straciłem życie w tej walce. Nie wiem, czy... Albo wezmę backstab, albo mogę nic nie wziąć, powiem szczerze. 4 rany. Wezmę ten backstab, zobaczymy.
bo mogę ewentualny atak podwójny zrobić jeszcze czasem. Trochę nie pasuje do mojego buildu, ale karta sama sobie jest fajna. Dobra, to Kalita pokonana. Znak zapytania kolejny. Biblioteka. Zdobądź kartę i mogę podejrzeć 5 zamiast 3, albo wylecz się za 3. No oczywiście bierzemy kartę. Mogę podejrzeć 5 aż. Spory wybór. Raz. O, super. Złoty bilet. Złoty bilet mówi nam to, że idzie nas po talii, a ja mogę sobie z tej lepszej dobrać kartę. Zobaczmy od razu. Albo nie. No, po kolei polecimy. All out attack. Dwa obrażenia wszystkim w rzędzie i odrzuć kartę za jeden. Taki sobie. Dagger spray. Jedna rana w rzędzie. Footwork. To jest... O, tej karty jeszcze nie widzieliście. Power. Ona, jak się ją zagrywa, zostaje na stole do końca walki i daje jakiś bierny efekt po prostu. Każdy mój... Czekajcie, aha, czyli każda tarcza na moich kartach ataku i bloku daje dodatkowy blok. O, okej. Okay. No, w sumie ciekawe. W sumie ciekawe, muszę powiedzieć. Sneaky Strike za 2-3 ataku. Jeżeli rzucił kartę, to dobra, to było na początku. No i ta wzmocniona karta Unload. 2 ataku. O nie. I muszę użyć swoje wszystkie shifty i zadaję plus jedno obrażenie. No nie podeszła mi ta karta. Co, nie wiem, czy nie wezmę ten Footwork. Przy czym on kosztuje jeden ulepszony. Aha, jest, zostaje na ręku. Retain, czyli zostaje na ręku. No poszedłem trochę w te obrony, powiem szczerze. Więc wezmę to. Wezmę to. To wszystko na spód talii. I to też idzie na spód talii. Przy czym tej talii nie tasujemy przy... między zmianami aktów, to jest ważne. No to się będzie tasować. Dobra, ognisko i od razu sobie ten footwork ulepszę. Inaczej go nigdy nie zagram. Jeszcze tak sprawdzę, czy coś innego bym chciał, może ewentualnie backstab mógłbym ulepszyć. Kurczę, walczę z tym, do którego mi się w pewnym momencie tarcze przydadzą. Pójdę w tarczę. Dobra, ognisko zrobione, ulepszę kartę i walczymy z wielkim bossem dzisiejszego odcinka. Hexa Ghost. I tak, on ma 36 punktów życia. Więc najsoczystszy wróg, 36. I on tu będzie sporo różnych rzeczy robił. Ale zacznę od tego, że atakuje za jeden i będzie wrzucał poparzenie mi do talii. Więc to nie jest jakieś straszne tak naprawdę. A ja co ja zacznę? 4. To będzie tak. Tarcza dla mnie za 4. Za 4 mu rany zadam. Tyle. Strasznego. 7 kart biorę. W przyszłej rundzie potrzebuję dużo. Później będzie atakował 2 razy za 2. Później za 3 i 5 tarcz sobie da. Później za 2 i później 2 razy za 3. Się wzmocni i odnowa. I odnowa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, to tak. Na pewno neutralize to są dwie rany i osłabienie. Przepraszam, nie tak. Nie w tej kolejności. Pierwszy backstab. Dwie rany i dwa obrażenia, jeżeli wróg jest na pełnym życiu. Więc to powinienem zagrać. Więc dwa obrażenia, które już dałem mu, i jeszcze dwie rany. I ta karta jest właśnie Exhaust, więc odkładam ją na razie. W tej walce już nie będzie brał udziału. I teraz Neutralize, to są dwie rany. Raz, dwa. I ta...
nie mam tego. Nie mam żadnej trucizny. No dobra, no ale za jeden. Zaraz jeszcze nie zdałem nic. To mam dwa. To są po prostu trzy rany. Zagram zwykłego strajka za jeden. Czy nie będzie atakował? Aha, za jeden będzie atakował, to nic mu to nie daje. Więc tyle. Jeszcze nie mam co zagrywać. No ale wydam ten jeden, żeby dostać dwie tarcze. Po prostu. O. Więc on atakuje mnie za jeden, ale ma słabość, więc tak naprawdę za zero. No i daje mi tą te poparzenia. I to kładę sobie na swój discard. To jest niegrywalna karta. I jeżeli na koniec tury. Na koniec tury mogę wziąć jedno obrażenie. Znaczy biorę jedno obrażenie, jeżeli ta karta jest w moim ręku. O, w ten sposób. Bo interesuje mnie ta część. Ta część dotyczy innego efektu. No i dobra, to sobie schodzi na dół. Jeden. Za jeden. Mój następny atak zostanie zagrany podwójnie. No, oby to był jakiś dobry bombowy atak. Dwie karty jeszcze. Nie mam żadnego dobrego ataku, to jest lipa. No, to muszę zagrać na pewno. Bouncing Flask za dwa energii, czyli z trzech na jeden, ale to już mi spada. I mogę mu rzucić trzy trucizny. No i będę musiał... Kurde. On mnie dwa razy za dwa teraz atakuje. Dużo mi ran walnie. Ten... Albo połowa mnie ran, albo jedno obrażenie mu tak mogę naprawdę zadać tylko z tego. Mógłbym użyć mikstury, żeby dobrać trzy karty w sumie. Nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, żeby przemielić trochę. I może tam jakiś... Aha, Bane już miałem. Neutralize też miałem. No raczej tam... Super dobrego ataku jakiegoś nie wezmę. Ale chyba zaryzykuję. Dobra, nie będę ryzykował. Za ostatni zagram sobie Survivor. Odrzucę kartę i wezmę sobie dwie tarcze po prostu. No, stracę ten bonus. On mnie atakuje dwa razy za dwa, czyli raz tarczy i pierwsze obrażenia. I kolejny płomień dodaje mi do talii. Teraz po prostu mi doda dwa płomienia. Trójeczka. Za trójeczkę nie mam zupełnie nic. 1, 2, 3, 4, 5. 3 energii. Więc tak, on nic nie robi w tej turze. Ja zagram sobie footwork. Każdy mój atak albo blok dający blok dodaje plus dodatkowy blok. I co, za ostatnie energii zagram zwykłego strajka zaraz. W poprzedniej turze on powinien dostać jeszcze 3 rany. Tak naprawdę. I teraz w tej turze 3 rany. Raz, dwa, trzy. Dobra. I mi on rzuca dwa poparzyska. Na pyska. Dobra. Teraz mnie zaatakuje za 3 i sobie da 5 tarcz. Jeden. O, oby jakiś ciekawy atak tylko wszedł na rękę. Muszę to dobrze potasować. Tutaj mam bloki, w razie czego. Cztery karty, jeszcze dwa, cztery. Okej, to jest skill. Deadly Poison. Dobra, zagram sobie Survivor za jeden, za jeden, żeby dać sobie dwie tarcze i odrzucić kartę, więc nie będę miał rany dzięki temu. No i za dwa, dostaję jeszcze jedną tarczę, bo footwork. I za dwa zagram sobie dwa bloku i każdy dostaje plus jeden bloku, więc jeszcze dwa, więc siedem bloku. No więc mi to daje, no. Ach, raz.
Za dużo obrażeń mu wtedy zabrałem. Po 3. Dopiero teraz 4 obrażenia zadaję. Więc z 20 na 16. Raz, 2, 3, 4. Tak jest. Dobra. On mi bije za 3. Zresztą tarcz dużo więcej. I sobie daje 5 tarcz. Będzie ciężko go przebić w tej rundzie. No ale nie muszę go przebijać tak naprawdę. Proszę. A trucizny przechodzą przez tarcze i tak. Dobra, nowa runda. 3, znowu nic. Raz, 2, 3, 4. 5. No, kiepsko, kiepsko. On mnie atakuje za 2 w tej rundzie, więc jak zagram sobie zwykłego skilla, to mam już 2 tarcze. Zagram drugiego skilla. Nie mam drugiego skilla. Dobra, zagram 2 strajki. Trudno. 2 strajki to... O, nie mam po co zagrać tych 2 strajków nawet. Nie mam po co zagrywać tych 2 strajków. Czekajcie. Wezmę sobie, użyję mikstury i dobiorę 3 karty. Raz, 2, 3. O wiele lepiej. Za 1 sobie zagram blur. I on mi da 2, 3 tarcze. Neutralize. No, po prostu osłabienie mu tylko wrzucę. I tyle. Tych strajków się nie opłaca zagrywać. Nie przebije się przez tarczy i tak. Więc co on będzie robił? Bił mnie za 2. Raz, 2. Miałem na końcu tury 2 poparzenia, więc to też jest raz, 2. I spoko. Na początku swojej aktywacji powinien to stracić. Na początku swojej aktywacji powinien stracić 4 życia też. Teraz piję mnie za 2. Poparzenie mi kolejne wrzuca. Jak mnie już bił za 2, to tak naprawdę za 1 mnie tylko bił, bo miał osłabienie. No i teraz będzie jego najmocniejszy atak. 3, 3, 2 poparzenia. Uuu, a już dobre karty to odrzuciłem. No, może mnie walnąć za 6 nawet, ale to przeżyję w razie czego. Okej, okej, okej. Pójdziemy w pełny atak pójść. Zobaczmy, co wyskoczy. 2. Siłę dostaję, ale na koniec tury ją tracę. Na pewno to zagram za 1. Bane. 3 obrażenia plus 2, jeżeli ma truciznę, a ma, więc to jest 5 obrażeń czyste. Czyli z 12 na 7 spada od razu. No i myślę, że go wykończę w takim razie, bo to będzie 6, 7, tak. Za 2 zagram Bouncing Flask. 7, znaczy nie 7, 3 trucizny mu dochodzą. O. 3 trucizny mu dochodzą. I tyle, na koniec swojej tury ja dostaję jedno obrażenie. I on dostaje 7 obrażeń. Czyli tyle, ile ma skillu. Czyli na szczęście nie zdążył zrobić ostatniego ataku. Teraz mamy nagrodę. 3 monety. Będzie dużo w kasy, gdzieś do sklepu trzeba stanąć. O, artefakt. I teraz to jest artefakt z bossa. I do tego nie jeden, ale 3. Albo właściwie 1 do wyboru z 3. Sozu. Na początku mojej tury dostaję 1 więcej energii, czyli 4, a nie 3, ale nie mogę pozyskiwać mikstur. Zastanawiam się nad tym. Puszka Pandory. Mogę przetransformować 3 karty, przetworzyć na coś innego. Nie za bardzo nie chcę. To jakieś losowe mi wyjdą. Nie lubię transformacji. I Ori. Mogę pozyskać 4 karty. Mogę pozyskać 4 karty.
Ori też jest fajny. Albo Orary. Ale chyba Sousu jest fajniejsze. Sousu? Tak, wezmę Sousu. Czyli na każdy, do każdej walki będę miał plus jeden więcej do energii. No ale niestety nie będę mógł już pozyskiwać miksturek. Coś za coś. Dobra, to jest kolejna nagroda i ostatnia nagroda to jest złota karta. Więc z tych trzech ulepszonych jedną biorę. Trzy ataku, wyczerp, daj, daj, daj. Trzy ataku, ale wszystkim w rzędzie, no nie wiem. O, Edvenom, ale kosztujesz trzy. Moje ataki również dają truciznę. To jest ciekawe. A, i to znowu na Shifts. Chyba wezmę Edvenom. Co on będzie dawał ulepszonym? Bo też tak jakoś... Kosztuje 2. Dobra, czyli jeden taniej mniej, jeden taniej. No, zdecydowanie wezmę to, tak. Idę w truciznę. Czyli tak, boss został pokonany, wszystkie nagrody wzięte, więc... nie na tą talię. No idzie na dół. Więc... mam nadzieję Wam, że to się przyjemnie oglądało. Drugi akt przygotuję i zaprezentuję Wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już będę trochę bardziej w lepszej kondycji zdrowotnej też. Trzymajcie się. Na razie.